No i dobra, moi drodzy, mamy part 7 naszych memów dotyczących właśnie walki pana Artura Szpilki oraz pana Łukasza Różańskiego. Z tego co widzowie podsyłają nam te memy, no to aktualnie chyba nie ma żadnych memów dotyczących właśnie pana Łukasza Różańskiego. Wszystkie głównie dotyczą głównie pana Artura Szpilki. No to co, pokażę wam kolejne memy, które pod mi podesłaliście. Pamiętajcie, żeby do tych memów podchodzić z dystansem. Są to memy stworzone gdzieś tam przez jakichś użytkowników internetu. My je sobie po prostu oglądamy i oceniamy. No to lecimy z pierwszym. Kiedy naściemiałeś w TV o gardzie i udajesz, że ogarniasz temat. No i tutaj Kamina, no w sumie to też świadczyło, bo ty w trakcie walce. Troszeczkę prawda, jakby nie patrzeć. Taki mem troszeczkę oparty o prawdzie. Dobra, lecimy dalej, moi drodzy. Następny mem. No i tu mamy Halo Wykop. Macie tam jeszcze miejsce na tagu przegryw, bo chciałbym dołączyć. No i tutaj jest Artur Szpilka. No i to też nawiązuje do tej wczorajszej walki. Osoby raczej, mi się wydaje, że z tego portalu mogą wiedzieć, o co chodzi. Następnie, szanuję mocno obydwaj bez Hetmana przed zrobieniem 10 ruchów. I faktycznie Artur Szpilka nie ma Hetmana, jego przeciwnik tak samo. Myślę, że osoby, które obracają się w kręgach szachowych, mniej więcej wiedzą, o czym to świadczy. Następnie mamy mema w stylu wstawaj, wygrałeś. No ale prawda jest taka, że nie wygrał, więc taki memik. No i potem mamy jeszcze mema, kiedy szczeka, żeby bronić swojego pana, on krzyczy zamknij mu. To nie jest. Nie wiem, ktoś podesłał jakiegoś innego mema, który nawet nie nawiązuje do sytuacji, mniejsza. No i tu mamy kolejnego mema, czyli w stylu Szpilka Rafa tu wcale nie bije tak mocno. No i tu łapka w górę, uśmiechnięty, widzę, no to okej. No nie wiem, w sumie możecie sami ocenić, nie jest to jakiś mega ekstremalny mem, ale no już chyba te wszystkie lepsze podesłali się mi wczoraj, więc jest jak jest. No i to jeszcze mamy opuścić gardę muszę, bo a to chyba też już w sumie generalnie było, więc ma powtóreczka. No dobra, w takim razie moi drodzy, to wszystko, jeśli macie chęć, to podeślijcie jeszcze jakieś memy, to sobie obczajimy, obejrzymy, także podsyłajcie.